W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować CyanogenMod Moda 11 i tak samo się instaluje wszystkie KitKaty na Asusie TF300T. W zeszłym odcinku instalowaliśmy specjalne recovery, które nam będzie do tego potrzebne. Także zapraszam do oglądania tego odcinka. Syscart TV przedstawia film, jak zainstalować CyanogenMod Mod 11 na Asus Transformer Pad TF300T. Z playlisty Modyfikacja Androida. Ok, pierwsze co, to oczywiście wchodzimy do tematu na XDAA o CyanogenMod Modzie 11. I tam, no, link oczywiście do tego znajdziecie w opisie. I stąd oczywiście pobieramy najnowszy ROM oraz Google Apps. Znaczy Google Apps w tym temacie niestety, one to są Google Apps przeznaczone dla Androida 4.3, więc tablet wam się nie uruchomi instalując właśnie te gapsy. W każdym razie w opisie znajdziecie link do gapsów z Paranoid Android i one powinny odpowiadać właśnie tym, no, KitKatowym. Oczywiście Clockwork Mod Recovery już nie instalujemy. No i co? Wchodzimy w ten link i pobierzemy sobie najnowszą wersję Nightly z CyanogenMod Moda 11. Tutaj jest wszystko według dat. My pobieramy najnowszą wersję. No i fajnie jest to, no, co jakiś czas aktualizować, bo każda aktualizacja jednak wprowadza jakieś tam zmiany poprawiające stabilność oraz działanie tabletu. No, tak jak mówiłem, Google Apps nie pobieramy. A, to jest, przepraszam, to jest nieoficjalny pulit, więc od tego lepiej się w ogóle trzymać z daleka. W każdym razie, no, i to chyba już jest wszystko. Dobra, teraz przechodzimy do tabletu. I tutaj, no, wyłączamy go oczywiście, aby wejść do trybu recovery. W tym celu na wyłączonym tablecie przytrzymujemy przyciski do zmniejszenia głośności oraz włącznik. I na napisie RCK klikamy Vol Plus, czyli przycisk do zwiększania głośności. Jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić na Android Backupa w zakładce Backup and Restore. Ja nie potrzebuję, więc ja od razu zajmę się za Wipe Data Factory Reset. I ta opcja, nieważne jaki macie system, wymarzy wam wszystkie dane, oprócz pamięci wewnętrznej. Jest to niestety pozycja obowiązkowa, gdyż w przeciwnym wypadku CyanogenMod Mod 11 się po prostu nie uruchomi. Trochę długo się robi ten format data, nie wiem dlaczego sam. W każdym razie w TWRP recovery pamiętacie jak to było, raz, dwa i zrobione. Tutaj, no, to jest ogólnie takie dziwne recovery, ja go nie lubię. Ale niestety tylko na taki możemy zainstalować Androida 4.4.2 KitKat. Okej, teraz wracamy do początku. I wybieramy Choose Zip from SD Card i wybieramy oczywiście naszego CyanogenMod Moda, którego wcześniej przenieśliśmy oczywiście do pamięci wewnętrznej tabletu. Nie wiem nawet, czy Field Recovery wspiera karty microSD. Ja się tym nawet nie przejmuję. Ja od razu oczywiście po instalacji CyanogenMod Moda 11 zmienię recovery na TWRP. No, nie podoba mi się strasznie ten Field. W każdym razie teraz wybieramy tego Choose Zip. Szukamy go i ja mógłbym cały odcinek narzekać, jakie to recovery jest złe. No i tak trochę się z nim męczyłem nagrywając ten odcinek, przyznam sam. Okej, tak? Nie. Dobra, jest CyanogenMod Mod 11. A go ściągnąłem przez CyanogenMod Mod Update z ustawień CyanogenMod Moda 10.2. No. I
Teraz się instaluje. Po prostu instalacja w tym recovery trwała tak niesamowicie długo. To można było chyba sobie spokojnie pójść do kuchni, zrobić kawkę, herbatkę, jeszcze ją wypić. Także... ja chyba nie widzę większego sensu używania tego recovery do innych rzeczy, jak instalacja od czasu do czasu KitKata. W ogóle ja nie widzę... No dobra, no nie będę już narzekał na to recovery, bo nie o to chodzi w tym odcinku. W każdym razie mówię, teraz długo musimy trochę poczekać. A w międzyczasie oczywiście zaproszę Was do dodawania mnie do kręgów na Google+. Tam oczywiście zawsze najszybciej dowiecie się o ważnych informacjach. Na przykład o najnowszych odcinkach, zawsze tam jakieś informacje wstawię, zdjęcia. Także no... ogólnie zapraszam do tego. Jeżeli macie jakieś pytania lub propozycje do następnych odcinków, oczywiście możecie pisać wiadomości na adres e-mail zizhardtv@gmail.com, który oczywiście znajdziecie w opisie filmu. No i zapraszam do oglądania pozostałych odcinków, w których dowiecie się dużo ciekawych rzeczy. Teraz mamy trochę czasu, jak ten ROM się instaluje w tym nie najlepszym recovery. I... no... i ogólnie powiem, że po instalacji tego Cyanogen Moda 11 mam takie mieszane uczucia. Może i działa lepiej, ale jego wygląd jest taki nie za bardzo fajny, gdyż przecież on ma launcher z Nexusa 5. Jeżeli zaktualizujemy sobie na przykład Nexusa 10 do Cyanogen Moda 11, to będzie taki zwykły launcher, a my tu już mamy ten taki cukierkowy launcher, gdzie tekst przypomina taki, jakby był dla niewidomych. W ogóle wszystkie obrazki mają... są większe, mają większy rozmiar. Ok, skończyła nam się instalacja. Bierzemy teraz go back oraz reboot system. No i możemy jeszcze zrobić wipe Delvi Cage, ale to już jest obowiązkowe. No, w każdym razie teraz, jeżeli ściągnęliście Google Apps, ja zapomniałem, szczerze przyznam, instalujecie w recovery Google Apps, tak samo jak Chrome. I wtedy no, restartujemy urządzenie. Reboot system now. Widzimy logo CyanogenMod i niestety kamera mi ścięła. No, odwaliło jej coś, że nie mogłem wam pokazać tego niebieskiego paska flashowania Asusa. W każdym razie on tam był. Teraz mam jakieś logowanie do dziwnego konta CyanogenMod, które nie wiem w ogóle po co ono jest i co ono nam daje. A jeżeli chodzi o strefę czasową, my jesteśmy w tej samej strefie co Amsterdam czy Berlin. Niestety Warszawy i Polski nikt nie da na takim instalatorze, nie? Bo po co? Lepiej dać jakiś Uzbekistan. No dobra. I teraz tam wielkie jakieś koło wyskakuje. Mniejsze koło, ja nigdy nie wiem o co chodzi z tymi kołami. W każdym razie mamy teraz piękny... no... pięknego Androida 4.4.2 KitKat. I to już widać na pierwszy rzut oka. Pasek nawigacyjny oraz powiadomienia są przezroczyste, takie na wpół przezroczyste. O, i wersja systemu Android 4.4.2 KitKat. I to chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku, jeżeli chodzi o Asusa TF300C, sam nie wiem co zrobimy, może sobie spróbujemy Ubuntu zainstalować. Ale to będzie kupa roboty. W każdym razie dziękuję i na razie będzie taka króciutka przerwa, gdyż wypuszczę kilka odcinków z LG G2. Cześć, do następnego odcinka.